Cześć, witam serdecznie wszystkich oglądających mój film. Tym razem zaprezentuję Wam jedną z trzech latarek do poszukiwań bursztynu w nocy. Jest to seria moich filmów o latarkach UV, czyli świecących ultrafioletem. Od kiedy pojawiły się latarki UV, to bardzo popularne i skuteczne okazało się poszukiwania nocne bursztynu na plażach, na polach, w kopalniach odkrywkowych, żwiru i w korytach małych rzeczek. W tym filmie zaprezentuję Wam kolejną latarkę UV LED do poszukiwań bursztynu, bo głównie dużo osób właśnie w tej chwili wykorzystuje te latarki do poszukiwania bursztynu właśnie na plaży. Latarka firmy Yato. Jest to kolejna latarka firmy Yato, którą Wam zaprezentuję. Największa. Tą, co prezentowałem w poprzednim filmie, była o nieco mniejsza, miała o wiele mniej diod, bo tylko miała 51 diod LED. Ta latarka posiada dokładnie, tak jak tutaj jest na pudełku, 100 diod LED UV. Jest to model ET08582. Na samym opakowaniu widzimy tutaj właśnie narysowaną tą latarkę i jest plus i narysowane okulary. Czyli w komplecie, w tym pudełku, razem z latarką znajdują się okulary ochronne. I bardzo ważna rzecz, światło UV jest bardzo szkodliwe dla wzroku. Powoduje jaskrę, kurzą ślepotę, tak zwaną. I trzeba zawsze ubierać okulary ochronne, takie żółte. Za chwilę Wam pokażę, jak one wyglądają. Z tego względu, że no wzrok to mamy najcenniejszą rzecz, jaką posiadamy, jeżeli chodzi o zdrowie. No i trzeba szanować. Tym bardziej, jeżeli prowadzimy poszukiwania bursztynu na brzegu Morza naszego Bałtyckiego i prowadzimy poszukiwania w grupie z kimś tam i każdy ma taką latarkę i każdy jest zajęty poszukiwaniem tego bursztynu i może niechcący nam nawet zaświecić tą swoją latarką. Tym bardziej, że zawodowi poszukiwacze bursztynu mają bardzo mocne latarki UV. No i nawet taką latarką z odległości 20-50 metrów może nam zaświecić w oczy, więc trzeba chronić wzrok i zawsze używać tych okularów ochronnych. Bardzo dobry ukłon do firmy Yato, że sprzedając właśnie te latarki w komplecie dodaje właśnie te okulary ochronne. No dobra, takie wygląda pudełeczko. No pudełko jak pudełko. Tutaj mamy na pudełku narysowane, że zasilana jest ta latarka 9V, czyli 6 bateriami AA, czyli te większe paluszki 1,5V, czyli razem musi mieć ta latarka napięcie 9V. No opakowanie jak opakowanie, z każdej strony praktycznie te same obrazki. Najważniejsze to, co mamy w środku, sama latarka. No dobrze. Z latarką w komplecie jest oczywiście instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi w kilku językach. Na samym początku jest język polski, czyli jak otworzymy instrukcję obsługi na samym początku, jest w języku polskim. No ktoś powie, a po co tam instrukcję obsługi czytać? Przecież to jest latarka, tutaj nie ma żadnej filozofii, tylko włożyć baterię lub akumulatorki, włączyć przycisk i ok. Tak, ale tutaj w tej instrukcji obsługi Wam przeczytam, jest bardzo ważne. Temperatura pracy tej latarki od 0 stopni do plus 40 stopni. Czyli jeżeli na przykład szukamy bursztynu, no zimą, jesienią, no to szukamy w temperaturach poniżej 0, więc trzeba się liczyć z tym, że no nie jest ta latarka przystosowana do temperatur poniżej 0 do pracy. Jeżeli chodzi o wilgotność, poniżej 70% wilgotności, więc no nie jest ta latarka jakaś hermetyczna i tak dalej, więc z tym się trzeba liczyć. Nie możemy tej latarki utopić w wodzie, bo niestety uszkodzimy ją. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o tą instrukcję obsługi. Te najważniejsze rzeczy moim zdaniem, jeżeli chodzi o eksploatację tej latarki. No latarka jest duża, duża już taka jest większa latarka, w dłoni ja mam średnie dłonie, no tak to wygląda.
Aha, pokażę Wam jeszcze te okularki, co są w komplecie. Takie okularki. No powiem Wam, że takie okularki ochronne, tak jak te, no to z 25 zł kosztują, więc mamy w komplecie i powiem tak, bardzo dobrze, że one są w komplecie, bo większość ludzi, którzy kupią latarkę UV, kupi latarkę i pewno okulary powie, a po co mi okulary i tak dalej. A jeżeli już mamy w komplecie, to pewno większość osób będzie chciało już używać, powie, a już nie muszę wydawać na okulary ochronne, już są w komplecie, no to będę używał i tak dalej. Jeszcze jedna rzecz, no wiadomo, ten film jest o tej latarce, ale powiem Wam tak, światło UV padające właśnie na bursztyn, troszeczkę inaczej to wygląda, jeżeli patrzymy normalnie na świetle właśnie odbitym, a inaczej to wygląda patrząc przez takie okulary, więc dużo osób też z tego względu nie lubi używać tych okularów, że po prostu przez te okulary to światło odbite od bursztynu troszeczkę inaczej wygląda, więc no powinno się zawsze ubierać takie okulary ochronne, ale ze względu, jak ktoś prowadzi poszukiwania w pojedynkę, no to nie zaświeci sobie sam tą latarką prosto w oczy, tylko to światło odbite, no to po prostu niektóre osoby nie używają okularów, ale ja zawsze mówię, ja zawsze Wam polecam, używajcie okularów ochronnych. Wzrok to jest najcenniejsza rzecz, jaką posiadacie, jeżeli chodzi o zdrowie. Jeżeli chodzi o samą latarkę, tutaj mamy włącznik gumowy. Tutaj w komplecie z latarką jest tak zwana smycz na nadgarstek. Jeżeli na przykład latarka by nam upadła, no to zawiśnie nam na tej smyczy. Waga tej latarki, z tego co producent podaje, 240 gram, więc jest dosyć ciężka. Wykonana jest z tak zwanego aluminium lotniczego. Tutaj, gdzie trzymamy dłonią, chropowata taka powierzchnia. Tutaj tak samo, zobaczcie, tutaj tak jak trzymam w tej chwili, i tu mamy pierścień, który też jest taki chropowaty. O. I tutaj mamy włącznik. Latarkę oczywiście można sobie tak postawić. I tutaj znajduje się właśnie 100 diod UV. Są to malutkie diodki, bardzo ich jest dużo, ale są bardzo malutkie. Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o... Tutaj jest oczywiście w tym miejscu logowana właśnie firma Miato. O, tak to wygląda, patrząc... O, dobra. Jest oczywiście naklejka informująca nas właśnie o tym, że zasilana jest 6 bateriami AA, czyli te większe paluszki. No dobra, pokażę Wam, gdzie one są mocowane, w jaki sposób przede wszystkim. Ok, tak to wygląda, to jest sprężynka. Baterie lub akumulatorki, w zależności co użyjemy, są mocowane w takich koszyczkach. Tu jest jeden koszyczek i drugi koszyczek. 6 sztuk baterii właśnie AA lub akumulatorów AA. Nie ma w komplecie ani baterii, ani akumulatorów. Kupując tą latarkę, po prostu musimy sobie kupić baterie lub akumulatory. Ja Wam proponuję zaopatrzyć się jednak w akumulatorki. Jest to może większy wydatek niż baterie, ale jeżeli macie tą latarkę używać przez dłuższy czas, przez wiele godzin, kilkanaście dni, to po prostu zakup akumulatorów bardzo szybko Wam się zwróci w porównaniu, jak macie wydawać kasę na baterie. Więc jest to inwestycja, ale która się po jakimś czasie zwróci, jeżeli naprawdę chcecie poszukiwać bursztynu i nie będzie to jedno wyjście i powiecie, a to jednak nie dla mnie. Więc jeżeli na początku kupujecie taką latarkę, nigdy przedtem nie poszukiwaliście bursztynu, to może sobie na początku zainwestujcie tylko w baterię. Jeżeli Wam się ta przygoda spodoba z poszukiwaniami bursztynu, to możecie sobie wtedy kupić akumulatorki. Jeżeli nie zamierzacie bawić się dłużej w poszukiwania bursztynu, tylko taki jeden wypad, zobaczyć jak to idzie, no to może warto sobie tylko kupić baterię.
Ale jeżeli naprawdę jesteście zdecydowani na używanie tej latarki wiele godzin, wiele dni, przez dłuższy czas, no to warto sobie zainwestować właśnie w akumulatorki. Jeżeli chodzi o te koszyczki, to tutaj tak, mocujemy te baterie lub akumulatorki. Tutaj, gdzie jest sprężynka, to wkładamy minusem. Minus zawsze w baterii czy w akumulatorku to jest tutaj właśnie ta dupka, a plus to jest zawsze o, ten dziubek taki. I wkładamy właśnie w ten sposób. Tutaj na tych koszyczkach z tej strony jest właśnie zaznaczone, że to jest plus, plus, to jest minus, więc też nie można się pomylić. Jeżeli chodzi o wkładanie tych baterii lub akumulatorków w tych koszyczkach do latarki, tutaj w tym miejscu mamy strzałeczkę. Tak jak ta strzałeczka jest, to strzałeczką wkładamy do środka. W kierunku strzałeczki do środka, tak samo tutaj. Oprócz tego można się jeszcze kapnąć, bo tutaj w tej stronie jest wypukła. Widzicie? Tu jest wypukłe, a tu nie jest. Więc strzałeczką lub tym wypukłym, tym dzióbkiem do środka. No i dobra. Zakręcamy ten pierścień. Żeby uruchomić latarkę, naciskamy tutaj na ten włącznik gumowy. On jest czarny, tak jak cała obudowa pomalowana na czarno. Więc może taki jest troszeczkę na pierwszy rzut oka mało widoczny. Dobra, zaświecę tak, o. Tak to świeci. Taka pierwsza próba. Powiem Wam tak. Minus tej latarki moim zdaniem jest taki, że ona tylko świeci światłem UV. Nie ma ona tutaj kilku trybów i trybu tego, który by włączał światło białe. Czyli tą latarkę możemy tylko wykorzystać do poszukiwań właśnie bursztynu, do sprawdzania klimatyzacji na przykład w samochodzie, szczelności, do sprawdzania tam różnych śladów jak krew i tak dalej, nawet brudów na umywalce czy na wannie. Ta latarka jest też bardzo fajna, jeżeli chodzi o sprawdzanie ściany, jeżeli na przykład mamy jakichś fachowców do pomalowania nam ściany, to za pomocą tej latarki możemy sprawdzić, jak im się to udało, czy nie ma gdzieś tam jakichś poprawek, jakichś mazów i tak dalej, więc to też jest dobra sprawa, jeżeli chodzi o taką latarkę. Moim zdaniem minus największy tej latarki jest taki, że właśnie nie ma tego typowego światła białego, więc tą latarkę możemy tylko wykorzystać w takim celu, że poszukujemy ten bursztyn lub te jakieś tam inne ślady krwi czy czegoś, ale nie możemy tej latarki wykorzystać do innych celów, na przykład do jakiejś wycieczki po lesie, czy idąc, nie wiem, do piwnicy, czy do garażu, bo nie ma białego światła. Ma tylko to światło UV specjalne. Latarka posiada oczywiście 100 diod UV. Za chwilę ją przetestuję dla Was, pokażę, jak to wygląda. Ale z tego względu, że wiadomo, kamera w ciemności nie uchwyci tego, co naprawdę na żywo widać, więc postaram się Wam pokazać, jak to wygląda, ale jak kamera to uchwyci, to już jest inna sprawa. Postaram się też skomentować, jak ona świeci, jak to widać. Jeżeli chodzi o wymiary tej latarki, jej długość tutaj całkowita to jest 19 cm. Z tej strony, gdzie są te diody UV, średnica tu jest 8 cm. I średnica tutaj, gdzie wkłada się te koszyczki z bateriami, to jest 4 cm. Waga, z tego co producent podaje, 240 gram. I teraz największa ta latarka Yato. Zobaczymy, jak zaświecę. No, tu już jest światło takie. Zobaczcie, jak tutaj te śmieci się wszystko świeci. I ostatni test tej największej latarki Yato, zasilanej właśnie 6 bateriami 1,5 V, te większe paluszki. No tutaj barwa jest od razu widoczna, światło ultrafioletowe. No ściana w odległości ode mnie jakieś 1,5, może 2 metry. Tak samo tutaj ten
zabawki, tutaj te wiaterko, łopatka. No i teraz tak jakbyśmy szli po plaży i świecili, no to no widać tak na odległość 1,5 metra, no to to światło jest dosyć mocno intensywne. No idąc po plaży tam w takim promieniu 1,5 metra naokoło, no to będzie sprawować się dobrze. Ale na jakąś dalszą odległość, aby ktoś chciał tam w odległości 5 metrów naokoło świecić i wypatrywać właśnie bursztynków, no to niestety nie jest to taka moc. Czyli ta latarka w sumie wypada najlepiej, ale do odległości takiej 1,5 metra, no to jest ok. Ładnie się sprawdza, ale już na odległość powyżej 2 metrów, no to nie bardzo to wypada. Po prostu niestety te diody, które tutaj są, one są zbyt słabe. One, ich jest co prawda bardzo dużo, ale są słabe. Słabe mają światło. Lepszym rozwiązaniem by było, zamiast tych 100 diod, co tutaj są, ultrafiolecie, zamocować jakieś mocniejsze 5-6 diod i na pewno by lepiej to świeciło niż w tej chwili, jak tutaj ich jest 100. Zobaczcie tutaj, o. Tak samo jak se zaświecę na buty, też one ładnie się mienią. No dobra, to tyle, co chciałem pokazać. To wszystko, co chciałem powiedzieć, pokazać, jeżeli chodzi o latarkę UV firmy Yato, logowana jej numerem 08582. Fajna latarka, mimo tego, że zasilana 6 bateriami paluszkami, ale powiem Wam, że zostanie ta latarka u mnie na dłużej. Potestuję ją troszeczkę dłużej w terenie. No i może jakiś filmik jeszcze na temat tej latarki zrobię z terenu. Powiem Wam tak, jest to druga latarka firmy Yato, którą Wam prezentowałem. Trzecia latarka, jeżeli chodzi o latarki UV do poszukiwania bursztynu. Zrobię jeszcze kolejny filmik, gdzie pokażę te 3 latarki, które wcześniej prezentowałem. I zrobię takie małe porównanie tych latarek, plusy, minusy i tak dalej. Więc jeżeli kogoś temat jeszcze latarek interesuje, no to zapraszam do obejrzenia moich poprzednich filmów na temat latarek UV do poszukiwania bursztynu lub tego następnego filmu, który się pojawi. Jeżeli latarka Wam się spodobała, łapka w górę. Jeżeli latarka Wam się nie spodobała, łapka w dół. Będę wiedział, że było warto pokazać tą latarkę, zaprezentować, trochę przetestować. Dziękuję wszystkim za subskrypcje, które otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach. Pozdrawiam Was wszystkich, życzę miłego dnia, cześć!